Cześć, witajcie w nowym formacie materiałów. Dziś obejrzymy sobie jeden z materiałów Reda Timera, który opublikował ostatnio na swojej stronie i na YouTubie. Część z Was ten materiał zna, część nie. Wyraziliście chęć na takie materiały, a ja tutaj jeszcze daję dwie nowości od siebie. Pierwsza rzecz taka, zmieniona jest kamera, co też pewnie widzicie. A teraz widzicie jeszcze lepiej, mnie przede wszystkim i mój przekaz też powinien się poprawić. W końcu muszę zacząć dbać o fryzurę, bo teraz wszystko doskonale widać, ale będę mógł też Wam odpowiedzieć na różne rzeczy i pokazać różne rzeczy. To też zdecydowanie idzie na plus. Druga rzecz jest taka, że no cóż, ten format mam nadzieję, że się przyjmie. Ja już kiedyś go zaczynałem wprowadzać, ale nie było na to czasu. Teraz z racji tego bana na Facebooku czasu jest zdecydowanie więcej pod tym kątem. Kod mi się tu daje we znaki i będziemy mogli zadziałać. A ja przechodzę tutaj na stronę Reda Timera. Generalnie bardzo polecam stronę jego. Tu jest bardzo dużo ciekawych materiałów. Na pewno jak dacie znać w komentarzach, czy ten materiał Wam się spodoba. Jak Wam się spodoba, to będziemy więcej obserwować, razem oglądać i tutaj też ze swojej strony będę mógł komentować. Ale zacznijmy przede wszystkim od tego materiału, który został udostępniony ostatnio. Jak wspomina sam Reed Timer na swojej stronie, też na Facebooku, jest to pierwsze takie polowanie z samochodem Dominator 3, z tym opancerzonym samochodem. Tych Dominatorów było kilka, bodajże trzy, przynajmniej trzy oficjalne, ale też były i prototypy. I to jest ta trójka, która od długiego czasu była nieużywana. Tam pracowano nad jego rozbudową, nad jego uruchomieniem, żeby znów działał tak jak powinien. Reed przez długi czas jeździł Subaru. No i ostatnio wraz z ekipą przesiedli się do Dominatora 3 i moim zdaniem był to strzał w dziesiątkę, ponieważ kwintesencją polowania na burzę z ramienia między innymi Reda Timera było właśnie to, że jeździli tym opancerzonym Dominatorem. To też będzie tutaj widać na tym materiale, który wam pokażę i który będziemy oglądać. No i cóż, zacznijmy sobie, a ja będę w razie czego komentował. Tu już na początku widać tego materiału, bo tutaj to jest dość przykrócony materiał. Cały materiał z polowania ma prawie 2 godziny. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy obejrzeli ten cały materiał. Tu już w tym momencie widać chmurę stropową. Oni są pod chmurą stropową w tym miejscu i widać tutaj rotację. Mamy spód mezocyklonu, rotację, która niedługo będzie przyczyną powstania tornada, które będziemy oglądać. Ta rotacja jest widoczna gołym okiem. Materiał nie jest przyspieszony. Widać tą rotację tu, dokładnie w tym miejscu. I widać powoli schodzące, formujące się tornado. Jeszcze włączę napisy. Warm frontal zone reinforced by an outflow boundary. These are the types of setups that often lead to those most prolific, nearly stationary wedge tornadoes. They follow this line of. To jest też bardzo ikoniczne. Tam było wstawione zdjęcie, które pokazywało komu te gradziny, bardzo duże gradziny. Dodam tylko, że w Polsce również występują takie gradziny, jednak zdarza się to w dosyć specyficznych warunkach i nie zdarza się to często w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Tu widzicie bardzo dobrze ciepłe powietrze i powietrze zimne. One są przy sobie, one praktycznie zaczyna wirować, zaczyna zaciągać się jedno z drugiej, zaczyna się tak jakby mieszać. Ja mówię o tym, co widzimy tutaj na tym radarze Dopplera i po pewnym momencie będzie widać już to tornado. The circulation is large, rapidly becoming better organized.
and stronger. In the backseat, Supercell movie director Jamie Winterstern readies his camera, as it's the team's goal to use the safety of Dominator 3 to anchor in the path of the storm. We gotta keep going east, Frankie. Put the right path that. Dominatora do życia. And to warn anyone in the storm's path in real time. It's definitely heading straight for that town, Linnaeus. Looking right now, yep. Linnaeus, get in your safe place. Oh, wind shifting again. We're gonna be able to have clearing. It's back in there, folks. Big time tornado. W stopklatkach widać już formujące się tornado. Bardzo nisko jest ogólnie chmura strofowa, mezocyklon. Praktycznie całuje ziemię, no. Tak to wygląda. Wygląda niesamowicie. I'm almost in the path of it, right? Yeah, you're made. Yep, yep. It's gonna. It's not moving fast. It's not moving fast. We're gonna hang out. Szczególnie w takich momentach, kiedy widać cały spód tego tornada oraz tej chmury stropowej, tego, to wszystko jest podświetlone błyskawicami, które tutaj no bardzo, bardzo, ta burza jest też bardzo elektryczna, to powoduje no widok fenomenalny, ale też bardzo niebezpieczny. Z abstrakcją, bo z jednej strony chciałbym na własne oczy zobaczyć coś takiego, a z drugiej strony wiem, że to jest nieszczęście dla wielu ludzi. Ach, to jest potęga natury. Widać tutaj na dole, jak mocno wiatr wieje, chociaż tornado nie jest jeszcze nad tymi drzewami. Ono jest troszkę bardziej oddalone od tych drzew, ale widać, co już tam się dzieje. Yes, it is. That whole thing is a wedge. You hear a team member unsure if it's on the ground. This still shows it is. In this moment, with two sub-vortexes. And this footage from storm chaser Jaden Pappenheim confirms it again. Z tego, co panowie i pani mówią, tam są dwa tornada, które praktycznie też kręcą się wokół siebie. Też widać, jak to tornado przechodząc niszczy linie energetyczne, a to powoduje właśnie takie nienaturalne niebiesko-niebieskawe i zielonkawe błyski. Ale szumna jest potężna. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć takie tornado na własne oczy. To jest po części złoty graal wielu łowców też w Polsce. Każdy z nas by chciał coś takiego zobaczyć. Aczkolwiek u nas nie ma aż takich dobrych tornado. Potężna tornada. Okay, hold it. You gotta shoot it. Shoot it with your phone. Yep. Your camera. Big wedge, guys. Giant wedge. Zauważcie, jak różne elementy wirują wokół tego tornada. Już w takiej większej odległości to powietrze wiruje. Jak po lewej stronie kusze różne tam części liści, drzew, jak uderzają w samochód. A samo tornado, w sumie dwa tornada, daleko względem ich jeszcze. Oh, look at that! Multiple vortex! Backside's going nuts! The team needs to select the right moment to use the hydraulic spikes to anchor the vehicle to the road. Zobaczcie, jak tutaj prąd, ten mezocyklon jest skręcony. Widać te skręty i widać, jak ten prąd wstępujący pędzi do góry. Wow! We gotta get beyond these trees, I think. Get ready to drop it down, guys. It's on the backside, isn't it? On radar. All right, I drop it down. The team makes the call. Drop down. Dropping down. Drop down. Akurat jeśli chodzi o ilość sprzętu w środku, to u nas jest podobnie. Zdecydowanie. Będzie widać, że to zatrzymam, ale też kilka telefonów i z Martą robimy dokładnie to samo. Dawaj, 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 nagrywaj. Kamera.
To jest podstawa, jedna z dwóch. Ja jest dość słabo widoczna, ale tu jest taka normalna kamera w 4K. Telefony. Generalnie im więcej, tym lepiej, bo można zdecydowanie więcej złapać. GoPro, oczywiście jak najbardziej. Najlepiej dwa, jedną w stronę zewnętrzną, drugą w stronę kabiny. I laptop. A na laptopie mapa wraz z kierunkiem przemieszczania się burz, z kierunkiem przemieszczania się mezocyklonu. W przypadku Stanów Zjednoczonych oni mają zdecydowanie szerszy wachlarz tych różnych radarów. U nas niestety jest tego zdecydowanie mniej. To odświeżanie też jest zdecydowanie rzadsze. Podejrzewam, że tam chłopaki mają szyby kuloodporne. No, we're out. Yes, spikes the point. Spikes the point on the highway. You're okay. Totally fine. Okay. Więc tam raczej nic złego im się nie stanie. Prawie nic nie widać. Zobaczcie, jak mocno wiatr wieje. Gdzieś tam w oddali, w tych błyskach widać ten mezocyklon, który jest bardzo, bardzo blisko. The armored vehicle performs incredibly well. Dominator 3 ma takie jakby igły po bokach, które wbijają się w ziemię w momencie, kiedy chłopaki chcą się zatrzymać, chłopaki i dziewczyny, bo tam jest też kobieta, chcą się zatrzymać i ustabilizować pojazd. Jest to sterowanie pneumatycznie. W momencie naciśnięcia przycisku wysuwają się takie iglice, które wbijają się po boku w grunt, stabilizując pojazd. Dzięki temu nie przesuwa się w momencie, kiedy wieje w jego kierunku bardzo silny wiatr. Co dzieje się w przypadku normalnych pojazdów? Powiem szczerze, ja miałem takie sytuacje, kiedy naprawdę mocno wiał boczny wiatr i delikatnie przemieszczało mi samochód. Po prostu szaleństwo pogodowe, ilość wyładowań to jest szaleństwo. And there were only reports of a single broken arm. No i najczęściej bywa tak, że drzewo już uderza w drogę i nie możemy już dalej jechać. Podobnie jest i w Polsce, też w momencie, kiedy mamy różnego typu komórki konwekcyjne, komórki burzowe, które obserwujemy, widzimy właśnie bardzo silne, bardzo silne porywy wiatru, to często jest tak, że gdzieś spada drzewo, które blokuje nam przejazd i już musimy szukać alternatywnych dróg. W przypadku Stanów Zjednoczonych jest o tyle łatwiej, że te drogi są jak na szachownicy. Są przecznice. W przypadku u nas wielu terenów trzeba naprawdę nadrabiać i robić dużo kilometrów. No, powiem wam tak, materiał bardzo ładny, bardzo dobry i no, gratulować zdobyczy. Z jednej strony fajnie, że coś takiego się obserwuje, z drugiej strony no naprawdę jest to przerażające dla wielu tych mieszkańców, którzy tam mieszkają. Dzięki raz jeszcze, że byliście ze mną. Dajcie znać w komentarzach, czy ten materiał wam się podoba, co można poprawić w tym materiale i mam nadzieję też, że look na mnie podoba się wam również. Pozdrawiam, cześć.